Siemanko, witam Was, Pęczar, w kolejnym odcinku. Zagrajmy na Amidze. Dziś na placu boju staje Amiga 600, a gramy w grę pierwszą część. Zapraszam. Okej, na początek może taka informacja, ponieważ no, ta gra już pokazała się na moim kanale. Jednak to był jeden z moich pierwszych filmów i dzisiaj jak na to patrzę, to nie jestem tak zadowolony z tego, jak to wyglądało wtedy. Dlatego postanowiłem poświęcić Mortalowi osobny odcinek. Ta gra na to zasługuje tak naprawdę. Co do samej gry. Gra powstała w 1992 roku na automatach. Twórcami byli Ed Boon, John Tobias. Jest to typowa bijatyka, jeden na jednego. Producentem tej gry był Midway, a wydawcą na Amigę był Probe. Późniejsze wersje, na przykład dwójka już, wydawcą dwójki był Acclaim. Ale tutaj według tego jest Probe. Wikipedia podaje, że Acclaim wydało wszystkie części, no ale to chyba nie jest prawdą. Mogę się mylić oczywiście. Platformy, na jakie wyszła ta gra, to po prostu jest tego multum. Tak, nie wymienię wszystkich, ale tak chociaż po części. Oczywiście automaty. Oczywiście Super Nintendo. Tutaj była wersja ocenzurowana ze świetną graficzką, ale brakowało tego czegoś, co nie? Wiadomo czego, zaraz powiem. Następnie Mega Drive, Master System na Amigę oczywiście. Dzisiaj gramy. Na Game Geara, na Game Boya, czyli na handheldy tak naprawdę. Na PC-ta ta gra również wyszła. Na Xboxy. Od pierwszego na 360. Podejrzewam, że na Xboxa One też jest konwersja, można sobie ją ściągnąć pewnie z Xbox Live'a. Tak samo na Play'a, na jedynkę, na dwójkę, na trójkę, pewnie również wisi to na PlayStation Network, również sobie można to ściągnąć. Tak podejrzewam, na pewno ta gra jest konwertowana do dziś tak naprawdę. No i tak, teraz ta gra zasłynęła z powodu użycia po raz pierwszy digitalizowanych postaci i teł również. Ale to, co robiło takie prawdziwe wow, kiedy tą grę się po raz pierwszy zobaczyło, to była oczywiście przemoc. To była krew i to były przede wszystkim fatality. Kiedy po raz pierwszy na automatach zobaczyłem tą grę i jak jakiś tam koleś, który sobie tam wymiatał w tą gierkę, zrobił fatality, to szczęka opadła, potoczyła się pod automat i szukałem jej później przez tydzień, nie? Tak to wyglądało i to naprawdę zapadało w pamięć. To był szok, to były ciary na plecach, to było coś. Tak, teraz... Na podstawie tej gry powstały dwa filmy. Pierwszy dobry, drugi nijaki, według mojej opinii. Na pierwszym byłem w kinie z kolegą Łukaszem, nie wiem czy ogląda moje filmy, w każdym razie pozdrawiam Ciebie. I tak, i wtedy ten film zrobił mi ogromne wrażenie. On wyszedł w 1995 roku, czyli miałem wtedy 14 lat i oglądałem w kinie taki film. Brutalny, no może i brutalny. Ale tak, robił mi ogromne wrażenie. Ja wtedy byłem w tej serii zakochany. Również wtedy wychodził serial telewizyjny. Kilka odcinków, pamiętam, obejrzałem, ale nie zrobiło tam jakiegoś wielkiego wrażenia. Pewnie była też seria animowana, podejrzewam. Nigdy tego nie doświadczyłem, nie ujrzałem. Komiksy i tak dalej. Na pewno to uniwersum było wszędzie, tak naprawdę. Gdzie tylko dało się wcisnąć, tam to się pojawiało. No i gdzie jeszcze? To, co zapadło mi naprawdę w pamięć, to Secret Service, Combat Corner i Gulasz. Gości jarał się tą grą, bijatykami ogólnie, totalnie, nie? I też mnie zaraził taką pasją do tych bijatyk, do Mortala między innymi także. Także no, to było coś wielkiego. Mortal Kombat wtedy był wszędzie tak naprawdę. Jest ktoś, kto nie zna Mortala? Chyba nie. Dobra, a teraz skończymy już to moje gadanie. Informacji jest tego mnóstwo na temat Mortala na internecie. Ale co, my przejdziemy do gry. Będę chciał dzisiaj zagrać sobie za pomocą Grabera. Mam nadzieję, że nie będziecie mi tego za złe, ponieważ jakość tej gierki teraz jest naprawdę fajna. Tutaj RGB, ten cały mój konwerter i tak dalej. Także chcę nagrać to z Grabera. Zapraszam. Dobra, lecimy z grą. Nie wiem, czemu robiłem się intro. Pokazówka postaci. Opcje. Credit 6, difficulty easy. Nie daje nam very easy, tak? Zobaczymy. Zagramy sobie na easy.
Game Start. Teraz już nie pamiętam, jaką postać wybierałem ostatnio, jak robiłem gameplay. Sub-Zero czy Skorpiona? Na pewno któregoś z tych dwóch. Także wezmę sobie teraz Skorpiona. Zobaczymy. Wtedy chyba też grałem Skorpionem. Albo Sub-Zero. Spoko, okaże się. Gameplay to gameplay. Tak będzie dobry. Ciekawe, czy uda mi się dojść do samego Shang Tsunga na poziomie easy. Dawno nie grałem już w tą gierkę, ale może coś z tego będzie. Aż tacy bardzo odporni na te moje ciosy nie powinny być na poziomie easy, ale różnie z tym bywa. A, udało się. Pierwszy przeciwnik, pierwsza runda, pierwsze koty za płoty, może tak. Co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o konwersję amigową tej gry, to ona nie jest idealna. Nie jest idealna i mi się wydaje, że oczywiście nie wiem jak tam na innych konsolach, ale na konsolę Super Nintendo chyba była najlepsza konwersja, jeżeli chodzi o grafikę, no bo konsola Super Nintendo miała już skopane to, że była cenzura, co nie? I no niestety to była kicha trochę. Konwersja amigowa jest bardziej zbliżona chyba graficznie do wersji na Sega Mega Drive. Tak mi się przynajmniej wydaje. Brakuje elementów tła. No dźwięk też jakiś nie jest może za idealny, chociaż Sega miała gorszy dźwięk. No ale koniec końców nie jest to jakaś zła taka konwersja. Jest naprawdę całkiem grywalna. Co jeszcze skopali w tej konwersji? No krew, co nie? Ta krew to ona, no nie wiem czemu tak wolno opada. Tak ją kiepsko zaanimowali. O, tu właśnie on to leci sobie i leci, i leci. Często jest tak, że kończymy rundę, robimy fatality, a krew sobie leci i płynie na dół, i płynie. Takie nie wiem, czy mam graficzne takie przekłamania, ale tu już chodzi chyba o to, że moja wersja WHD Load coś niestety kuleje. Nie wiem dlaczego. No niestety tak bywa. Dobra, bardziej nic z tego nie będzie. Dobra, jedziemy tak. Trzeba trzymać tę odległość. Jeżeli chodzi o sterowanie, no to grałem też padem od Segi. Nie było to jakoś idealne też, pomimo że to chyba można skonfigurować na przyciski. Nie pamiętam, nie, jedynki nie można chyba, można chyba dwójkę. Ale może się mylę. W każdym razie to też nie jest jakieś idealne. Absolutnie nie jest idealne. Także lepiej mi się gra joystickiem. Pomimo tego, to ono jest tak zmodyfikowane, te sterowanie, to wszystko. Kwestia przyzwyczajenia. Kiedyś swojego czasu grałem naprawdę mnóstwo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o Mortala, u kolesia mojego na Amidze i robiliśmy takie... No i co, Sonia mnie załatwi, nie? Ale się dałem. Się okaże, że na Easy dostanę w papę i będzie tyle z tematu. Dobra, trzeba ją troszeczkę, trzeba rundę angonić, może tak. Się okaże, że wcale nie jestem taki dobry, tylko gadam głupoty. No i to już nic z tego nie będzie, jak mnie złapie wróg, to mnie zmuci jak za karę. Czego skakujesz? No. Chyba się udało. Tak mówiłem, swego czasu grałem naprawdę dużo w tą grę u kolesia, tłukliśmy się tam, wiecie, cały pokój ludzi i wszyscy się naparzali tego Mortala, każdy czekał na swoją rundę i wtedy naprawdę fajnie mi szło w tego Mortala, no ale czas robi swoje, co nie? Muszę uciec z rogu, bo nic z tego nie będzie. Udało się. No to za karę masz fatality. Same fatality są też bardzo łatwe do zapamiętania w pierwszej części. W drugiej już gorzej. W drugiej powiem szczerze, że kojarzę tylko jedno fatality. Cage'a chyba. Jest takie w miarę proste. Reszty nie kojarzę. Fatality wszystkie z Mortala 1 pamiętam. To też był fajny motyw. Na Amidze też mi się bardzo podobało to. Jak graliśmy wtedy u mojego kumpla.
Mamy trzeciego przeciwnika, Cage'a. I się robi, kurczę, powiem wam szczerze, no co, no kurde, no trudno, nie? Się okaże, że naprawdę cienko mi pójdzie. No nie. Ten patent też działa na automatach, skok. W dwójce na Amidze działał już patent odskakiwanie do ściany, jeżeli przypadł nas przeciwnik do muru. No i wtedy każdy kop prawie siedział. Nie było problemu. Oczywiście nie na automatach, w wersji amigowej. Na automatach, jak grałem w Mortala dwójkę, to podskakiwanie sobie do ściany to już nie działało. Generalnie Mortal dwójka był bardzo trudną grą. Jedynka na automatach była fajna dosyć. I prosta, w miarę. Stage Fatality, również proste do wykonania. Nie wiem, czemu w Mortalu na Stage Fatality też zrobili jakieś takie dziwne kombinacje, nie? No po co to? Nie można było zrobić po prostu tak jak w jedynce? No wiem, potrzeba było więcej czasu włożyć, żeby zmasterować tę gierkę. Jedynka się rozpykiwało tak o po prostu, nie? Szybko. Tak o po prostu to może nie, ale szybko. Okej, no. Zwaciłem. Zacznę już schody pewnie, podejrzewam. Dobra, udało się. Teraz mogę już coraz mniej mówić, co nie, bo wiadomo. Wiadomo, bo już mnie tłuką i już się robi ciężko. I już... gadka mi się wyłączy. W dwójce chyba było tak, że oni się uczyli tej naszej taktyki. Co za gnój. No ależ kuchę zrobiłem teraz. Jak już przyprzę do muru, przeciwnik to już jest katastrofa, nie? Runda numer 3. Chodź, czemu nie polecisz sobie? No chodź. No chodź, ty kurde babolu, ty. No. Fatality na wszystkich wychodzi. Świetnie. Jestem prawie dobry. Scorpion, win. Fatality. Fatality. Lecimy dalej. Widzę, że ten easy wcale nie jest taki easy. Znaczy, po części no jest. Powiedzmy, że jest, ale tak nie do końca. Endurance, czyli pojedynki dwóch na jednego. W sensie po rundzie, co nie, to mogą być ciężkie. Ale może się uda. Skoczyłem niepotrzebnie. No to już pierwsza runda z Raidenem poszła, ale zrobiłem tak typowa lama, czyli skokami. No jakoś sobie trzeba radzić. Później tych skoków będzie więcej. Jeżeli tam przejdę kawałek, co nie? No właśnie, już się dziad nauczył. No i dupa. Udało się. Na szczęście. No jest. Raiden poszedł się kochać. Raiden się zajarał. I lecimy dalej. Tutaj też tła amigowe nie są animowane w ogóle. Na automatach, na Super Nintendo też. Ci mnichowie się ruszają i tak dalej. Niestety tego na Amidze brakuje. Powiem wam szczerze, że machanie tą gajką wychodzi mi teraz lepiej niż kiedyś. Kiedyś nie mogłem tego zrobić. Się brało joystick do góry nogami i tak się machało i w przycisk od dołu się pukało, nie? Ale czy to dobrze, że teraz mi to machanie gajką wychodzi? No nie wiem. Bez podtekstu. Dobra, jedziemy dalej. Nic nie było. Nie było tematu. Skorpion mnie tutaj zaraz zrobi z dupy jesień średniowiecza. I się może okazać, że na tym się zakończy moja gra. Single player. A nie. Dał się. Już odskakuje. Już się powoli uczą. Te baboki takie na tych postaciach, takie graficzne przekłamania, to mnie troszeczkę wkurza. No ale co zrobić? Jest możliwe, że teraz na tej Amidze 6 sobie połączałem wszystkie opcje, żeby po prostu było szybciej.
na Fury, na tej karcie Turbo, może ona takie przekłamania, po prostu coś jest nie tak, jakieś instrukcje i tak dalej, wiadomo, coś może być z tym związane. No, chodź. Troszkę blisko. Pójdzie. No to mamy zaliczone wszystkie pojedynki jeden na jednego. Teraz mamy pierwszy pojedynek Endurance. I tutaj już będą schody. A więc Sub-Zero i Sonia. No dobra. Polecim z tematem. I zobaczę. Nie zamrażaj mnie. Przynajmniej na razie. Trochę lamię, trochę wiem. Ale miał być blok, dziadu, ej. Sonia wyjdzie z tej strony. Wyskoczy, nie wyjdzie. Sonia jest generalnie troszeczkę takim ciężkim przeciwnikiem. Zawsze mi się dawało, że nie, ale zmieniam swoje zdanie. Jest ciężkim przeciwnikiem, ale udało się. Ty patrzcie, ale jajca! To by było. Leży. Ale bym się złapał. Oj, będzie ciężki temat. Jak go za blisko podpuszczę, to już ten lamienie moje z wyskoku już nie działa. Dobra. Sub-Zero leży. Sonika. Jest, udało się. Myślałem, że... No i ty, kurde, skubana. Ej, no nie. Poszło. Sonia się zajarała i się w międzyczasie już obróciła. Niech tak będzie. Pierwszy Endurance za nami. Czas na drugi. Dwa razy Kano się załapał. Ekstra. Bottom of the pit. Wiem, że jesteś na bottom of the pit. Uhuhu. Czyli teraz, jakbym zrobił fatality, to być może miałbym walkę z reptali, tak? No to miał wejście, kurde, skubany. Leżysz już. No, leżeć. No. No i Cage zaczyna kombinować Cage'uś trochę. Na szczęście udało się. Nie wiem, jak mi pójdzie walka z Goro, bo to będzie ciężki temat. No. Kurczę, te przekłamania graficzne to jest masakra. No ty... Złapał się na to. Lubi się z głowy, chory jesteś. Chyba powinienem fatality zrobić, ale nie jestem pewny. Chociaż było bottom of the pit. Ciekawe. A jednak nie. Chyba fatality jednak. Stal. No problemo. Stal też poszła. No i lecimy z ostatnim Endurance. Po raz kolejny Kano. Kano miał jakąś zadumę drobną. Zagapił się. Oj, Kano. Dobra. No to teraz mamy kogo? Nie pamiętam.
Raiden. Co do filmu. W jedynce Raiden był fajny. Grał go znany aktor, patrzcie, nie zapomniałem. A w dwójce zrobili z Raidena takiego ciecia już, co nie? Uff, dwójka mi się strasznie nie podobała. Christopher Lambert? Chyba tak, ale już nie pamiętam. Jak wiecie, kto grał tego Raidena w pierwszej części filmu, piszcie w komentarzach. Test. Dla tych, co oglądają. Test, kto ogląda, może tak. O, chodź tu, Raiden. Dobra. Ten trik działa zawsze. Myślałem, że będziesz mi tutaj loty swoje uprawiał. Ten etap przy Fatality się nie przyciemnia. Pewnie jest za mocno skomplikowany graficznie. Nie, żartuję oczywiście. W drugiej części też ten stage występuje. I jest już zrobiony lepiej niż tutaj w jedynce. Ciekawe, czy mnie Goro stłucze. Oj, Goro, to jest Goro. O Jezu. Poszło, pociągnęło. Dużo energii mu pociągnęło. Ale się udało. Jeszcze jedna runda z Goro. I zaliczone. Albo nie. Tak, dalej. Jakiś Goro. No. Troszeczkę go oszołomiłem w pierwszej rundzie. Nie wiedział, co się dzieje. No i Goro leży. Rozciągnął się jak długi dosłownie. Jest długi. A więc co? Mamy samego Shang Tsunga. I tutaj może być już skomplikowane, chociaż... Chociaż niekoniecznie. Co za dziadu. No w Goro się zamienił, no me. Toż to szok. Zobaczcie mi te przekłamania graficzne, ale... Ale no... Coś mi się posypało dwa razy w Goro. Coś mi się posypało. Strasznie to wygląda. No sorry. Nie będę kombinował, szukał kolejnej wersji. Chociaż może wyłączenie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ty, łosiu. Co to miało być? Shang Tsungowi się włączyła jakaś taktyka. No to mamy outstanding. Mamy po Shang Tsungu. Pokonałem Shang Tsunga. Jestem Supreme Mortal Kombat Warrior. Szybkie outro. Tak, został zabity, zostawił żonę i dzieci. Dziecko. I może powrócić, tak? Ja, żeby pomścić swoją śmierć. No, pomimo tego, że wygrał i tak dalej, to i tak zostaje duchem i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo. Dobra, to co? To ja mam tyle. Zmienię jeszcze kamerkę. Chwileczkę sobie tutaj pogadam. I to było na tyle, jeżeli chodzi o gameplay. Fajnie, udało mi się przejść do Shang Tsunga i go pokonać. Dobra. Pauzunia. Okej, a więc udało się przejść do końca. Super, nie spodziewałem się, że uda mi się to zrobić. Pomimo tego, że grałem na Easy, no wiem, że może tam jakoś szału nie było i tak dalej, bo Easy to nie jest jakiś wymagający poziom trudności, ale dla gościa, który grał naprawdę dawno temu, ostatni raz grałem w Mortala chyba, jak właśnie robiłem ten gameplay, który rzuciłem dawno temu, jako jeden z pierwszych filmów na swój kanał. Także treningu żadnego nie miałem, a mimo wszystko jeszcze pamiętam, jak w to się gra, tak mniej więcej. Także udało się, mi się wydaje, że to, że zakończyłem tą grę teraz, razem z Shang Tsungiem, rozwaliłem go i tak dalej, że to jest taki dobry hołd złożony dla tej gry. Może tak. Ten gameplay poświęcony tej grze. I to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że wytrwaliście do końca, standardowo już. Dzięki Wam wszystkim za obejrzenie. I co, zapraszam Was do następnego odcinka, który pojawi się już za jakiś czas.
Także co, jeszcze raz, dzięki serdeczne i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.